Jeśli nie wiesz, czym jest Football 3 oraz Fair Play Program, koniecznie obejrzyj ten filmik. Football 3 to metoda gry w piłkę nożną, w której rezygnujemy z rywalizacji, a promujemy zasady Fair Play. Football 3 i zajęcia prowadzone są w Rudnikach dzięki udziale naszej drużyny Fair Play Rudniki w Fair Play Programie. Program ten organizowany jest przez MSIS, czyli Młodzieżowe Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych z Mrągowa i zrzesza 22 liderów w Polsce. Liderzy współpracują ze sportowymi i młodzieżowymi wolontariuszami, a także są wspierani poprzez instytucje i stowarzyszenia. Ogólnopolskie działania wspiera Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Fundacja Orlen. Jesteśmy drużyną z Rudnik, spędzamy wspólnie wiele czasu, nie tylko grając w piłkę nożną, ale również w speedball. W programie Fair Play oczywiście oprócz samych odbiorców, uczestników, oprócz dzieci, zaangażowani są także wolontariusze, zaangażowana jest młodzież, która także jest włączona w to działanie, poprzez to, że skupiają wokół siebie, są takimi zapaleńcami sportu, skupiają wokół siebie właśnie dzieciaki, zachęcają do aktywności fizycznej. Drużyna Fair Play Rudniki to właściwie, powiedziałabym, nie zwykła grupa ludzi, to jest zespół, który się bardzo dobrze zna, który nawzajem się wspiera, który bardzo dobrze współpracuje ze sobą. Rozpoczął ze sobą współpracę dużo, dużo wcześniej. Na bazie speedballa są to naprawdę zżyci ze sobą ludzie. Można powiedzieć nawet, że przyjaciele. Największą wartością, którą przekazujemy poprzez nasze zajęcia, są równość oraz zabawa na boisku. Każda aktywność podejmowana przez dzieci jest wskazana i taka pożądana, ponieważ w dzisiejszych czasach, zdominowanych niestety przez komputery, telefony, widząc dzieci grające w piłkę, no to można tylko się cieszyć z tego powodu. I najfajniejsze jest to, że dziewczynki również biorą w tym udział czynny, że mogą strzelać gole. Chłopcy są zachwyceni sprawnością dziewcząt, jak wiele potrafią, jak sobie świetnie radzą na boisku. Bardzo fajne jest to, że przy zasad, których dzieci się uczą podczas właśnie Fair Play 3, te zasady przenoszone są na grunt szkoły poza obręb sali gimnastycznej, poza obręb boiska, na korytarz szkolny, do klasy. Zdrowa rywalizacja to coś, co jest bardzo fajne, bo jest to dzieciakom potrzebne i będzie w życiu na pewno nie jeden raz. Uważam, że największą wartością realizowanego programu Fair Play będzie w naszej szkole bezpłatne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-3, zaangażowanie dziewcząt w grę w piłkę nożną, propagowanie zasad Fair Play, które dzieciaki będą stosowały i w grze, i u nas na korytarzu. Realizacja tego projektu na pewno wymusza fajne, zdrowe współzawodnictwo osób grających, na pewno angażuje i pobudza ich kreatywność. Fajne jest to, że w dzisiejszych czasach są jeszcze osoby, które bezinteresownie potrafią działać, organizować i mobilizować innych do sportu, czyli wszyscy wolontariusze. Cieszymy się, że mamy takich w naszej gminie. Naszym głównym zadaniem jest poszerzanie wśród dzieci zasad Fair Play. Uczymy te dzieci zrozumienia, prowadzone są różnego rodzaju z nimi rozmowy, które uczą ich wzajemnego szacunku, nawiązują do tych pięciu obszarów, w ramach których realizowana jest inicjatywa. I te obszary są bardzo ważne, pięć obszarów, o których wspominałam, natomiast uważam, że najważniejszym z tych obszarów są ludzie, którzy właśnie uczestniczą w tej inicjatywie. Dbając o rozwój fizyczny, właściwą formę fizyczną swojego organizmu, dzieciaczki inwestują w przyszłe dorosłe życie, które do nich zapuka, z którym będą się musieli kiedyś zmierzyć. Więc już teraz, na dzień dzisiejszy, zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest niezmiernie ważne. Do naszych głównych zadań należą m.in. organizacja zajęć dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Kolejnym i myślę najważniejszym zadaniem jest wprowadzenie w życie zasad Fair Play, które przekazujemy dzieciom podczas naszych zajęć. Dzięki temu potrafią lepiej się dogadywać oraz żyć bez niepotrzebnych kłótni.
Samorząd Gminy Rudniki bardzo docenia działania drużyny Fair Play Rudniki, ponieważ jest to innowacyjny sport prowadzony do maleńkiej gminy. Cieszymy się z tego, że jesteśmy pionierami w tej drużynie. Mamy nadzieję, że będzie to rozpowszechnione na całą Polskę. Zajęcia w futbol 3 są bardzo innowacyjną metodą prowadzoną w szkołach. Cieszymy się niezmiernie, że pojawiły się w naszej szkole. Dzieci mogą brać udział w wyjątkowych zajęciach, które napawają je ogromną radością. Cieszą się bardzo z tych zajęć. To, co się tam dzieje, jest przełożone na grunt klasy poza salę gimnastyczną, poza jak gdyby teren sportowy szkoły. Jeżeli chodzi o program Fair Play, który również jest realizowany i prowadzony tutaj w Rudnikach, jest to, myślę, bardzo świetna inicjatywa, ponieważ angażuje dzieci z klas 1-3, nie tylko chłopców, którzy mają możliwość, może więcej możliwości, bo trenują także w klubach sportowych, ale także i dziewczynki, co trzeba też podkreślić. Jako przedstawiciel samorządu uważam, że idea jest naprawdę niesamowita. Bardzo mnie cieszy to, że ta inicjatywa jest propagowana wśród najmłodszych dzieciaczków. Słyszałam również parę wypowiedzi i na temat tej inicjatywy i do tego bym się skłaniała, że bardzo fajnie, że uczestniczą w tym, może się powtórzę, ale bardzo fajnie, że uczestniczą w tym chłopaki i dziewczynki. Wracając jednak do tematu partnera samorządowego, to powiem szczerze, że zawsze bardzo ciepło patrzę na takie inicjatywy. Natomiast uważam, że trzeba pamiętać o tym, że za każdą tego rodzaju inicjatywą kryją się ludzie. Wprawdzie dedykowane jest to dla dzieciaczków, natomiast za każdą taką inicjatywą stoją osoby dorosłe, liderzy i dzięki właśnie takim osobom jak Kaśka Pawlaczyk plus jej drużyna pomocników stanowią naprawdę tutaj taki element, który należy podkreślić. Bardzo się cieszę, że nasz klub LZS Żytniów może wspierać drużynę Fair Play Rudniki. Wpajanie zasad Fair Play dzieciom oraz młodzieży na pewno zaprocentuje w ich życiu, nie tylko sportowym. Wspieramy działania naszej drużyny z Rudnik i dziękujemy Fundacji Orlen za przekazanie pieniędzy.